Ten posąg jest inny niż większość japońskich posągów. Przede wszystkim składa się z wielu różnych elementów. Główna część, twarz i korpus, pochodzi z XII wieku. Nogi są XVII-wieczne. Jest też dużo elementów dodanych w XIX wieku w okresie Meiji. To wtedy ten posąg został poskładany z tych części. Pod koniec XIX wieku w Japonii nastąpiła zmiana władzy. Wiele świątyń zostało zniszczonych, posągi były wyrzucane. Część z nich trafiła do Ameryki, część znalazła się w Europie. Posąg Buddy znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu na początku XX wieku. Wiemy to ze starych inwentarzy, gdzie konkretnie wpisany jest ten obiekt pod konkretną datą 1905 roku z dopiskiem, że pochodzi z kolekcji Adolfa Fischera. Adolf Fischer był jednym z najwybitniejszych kolekcjonerów ówczesnej Europy. Podróżował po Chinach i Japonii i bezpośrednio będąc w tamtejszych miejscach kupował obiekty, ale właśnie z myślą stricte o muzeach. Jako kurator tej kolekcji bardzo się cieszę i jestem bardzo dumna z tego, że rzeźba zyskała zainteresowanie nie tylko polskich konserwatorów, ale także japońskich specjalistów. Tym bardziej, że losy tej rzeźby są bardzo niejednoznaczne. Eksponowana przed wojną w Poznaniu, po wojnie w Gołuchowie i w Rogalinie, ostatecznie zostaje w magazynach i spędza tam długie lata. Pierwsze kontakty badawcze z rzeźbą już w latach 90. podjęła ówczesna kustosz zbiorów pozaeuropejskich Muzeum Etnograficznego, pani Justyna Kowalińska. To też dzięki jej staraniom w 2014 roku rzeźba zostaje przepisana z Galerii Sztuki Europejskiej do Muzeum na inwentarze Muzeum Etnograficznego. I wówczas także zaczyna tworzyć się taki pierwszy, nieformalny, wewnątrzmuzealny zespół, który bada losy tej rzeźby, który próbuje rozwikłać jej tajemnice. W skład tego zespołu wchodziła właśnie pani Kowalińska, ale także Joanna Kokoć i Krzysztof Kalitko. Byliśmy tu już rok temu, ale wtedy jedynie prowadziliśmy prace badawcze. Tym razem postanowiliśmy już działać. Głównym celem jest wzmocnienie drewna, które jest rdzeniem konstrukcji posągu. Dlatego musieliśmy zdjąć głowę. Tylko w ten sposób mogliśmy się dostać do wnętrza rzeźby. Drewno zostało przeżarte przez owady. Wszystkie otwory musieliśmy zakitować. Trzeba też było zrobić model ręki, która zaginęła, i palców prawej dłoni. Model wykonany jest ze styropianowej pianki. Ten model zabiorę ze sobą do Japonii. Tam już w drewnie odtworzę brakujące elementy. Dla pana Makino i jego ekipy nowością jest ta konserwacja, która była wykonana w Europie w momencie, kiedy ten posąg trafił do muzeum. Nie stosuje się w Japonii metod takich jak nasze, czyli nakładanie werniksów na polichromię, na szlak metal, ani też kity, które tutaj w tym posągu się znalazły, też nie są stosowane w Japonii, więc ta współpraca jest dwustronna. Można powiedzieć, że my się uczymy od Japończyków, a oni się uczą od nas. Ten projekt jest bardzo interesujący, bo pracują tu specjaliści z obu stron. Musimy stosować narzędzia i materiały bardzo dobrze znane w Japonii, ale też te z Europy. To dla mnie coś nowego i bardzo ciekawego.
Rzeźba jest w procesie konserwatorskim. Myślę, że najwcześniej w takim swoim już ostatecznym kształcie będziemy ją prezentować na wystawie, która jest planowana na rok 2027, a która bezpośrednio odnosi się do naszej takiej historycznej prezentacji pierwszej dużej wystawy Muzeum Wielkopolskiego, pierwszej po odzyskaniu niepodległości, która miała miejsce w roku 1923. Sądzimy, że będzie to absolutny gwóźdź programu, absolutny hit. Nie ma, jak sądzę, w zbiorach polskich takiej klasy rzeźby sztuki japońskiej. To obiekt w dużej części pochodzący z XII wieku, z okresu Heian. I no, jest po prostu bezprecedensowy. Na pewno przyjadę na wystawę w 2027 roku. Jestem wdzięczny, że mogę brać udział w pracach poprzedzających tę wystawę. Bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję.